mam przyjemność i możliwość reprezentowania konsorcjum rolników, sadowników z południowego województwa mazowieckiego, Pola Smaku. Pola Smaku to grupa operacyjna, rodzaj kooperatywy złożonej z przedstawicieli 5 gospodarstw. Celem grupy operacyjnej Pola Smaku jest skrócenie łańcucha dostaw, rozszerzenie oferty produktowej i skonstruowanie wspólnej oferty produktowej, a przez to zwiększenie konkurencyjności naszych gospodarstw, a także możliwości sprzedażowych. Oferujemy w tym momencie 7 produktów. Myślimy już o rozszerzeniu katalogu naszych produktów. Są to produkty tak przetworzone, jak i nieprzetworzone. Nieprzetworzone, czyli produkcja pierwotna, są to jabłka, gruszki, śliwki, wiśnie, porzeczki. Jeżeli chodzi o przetworzone, są to 2 rodzaje soków. Soki z owoców z naszych gospodarstw oraz soki w różnych miksach z warzywami. Staramy się wyjść do klienta z bardzo kompleksową informacją o tym, jak uprawiamy, pokazywać, jak uprawiamy, co uprawiamy. Nasze produkty opatrzone są kompleksową informacją, począwszy od produkcji, przez przechowywanie. Ta nasza oferta ma zakładać, po pierwsze, jak najkrótszą drogę do klienta, bardzo przejrzystą i systematyczną komunikację, doskonałe produkty, bo wierzę, że polskie produkty są nadal w bardzo dobrej jakości. Przyświeca nam idea, to co dobre znajdziesz blisko. Nasze produkty są doceniane m.in. w konkursie o laury marszałka województwa mazowieckiego. Sok jabłkowy otrzymał właśnie tę nagrodę. Zostały również wyróżnione powidła śliwkowe. Dzięki skróceniu drogi od pola do stołu mamy kontakt z naszymi odbiorcami, klientami. Możemy rozmawiać o możliwościach rozwoju naszych produktów, o nowych produktach. Nasi konsumenci są dla nas najlepszą inspiracją, podsuwają świetne pomysły, staramy się odpowiadać na ich potrzeby, staramy się, aby nasze produkty były jak najzdrowsze, aby skład był jak najkrótszy. W najbliższym czasie chcielibyśmy również umożliwić jeszcze lepszy dostęp do naszych produktów, między innymi tworząc na przykład sklep internetowy. Bierzemy udział w różnego rodzaju wydarzeniach, kiermaszach, lokalnych imprezach, a także komunikujemy nasze działania, także prezentujemy treść edukacyjną poprzez różnego rodzaju media społecznościowe. Znajdziecie nas Państwo na Facebooku między innymi, czy Instagramie. Staramy się również promować produkty regionalne i mówić o tradycjach, w tym tradycjach kulinarnych naszego regionu. Współpracujemy z różnego rodzaju organizacjami po to, aby jak najlepiej nasi konsumenci i odbiorcy poznali nas i nasze Pola Smaku. Jestem rolnikiem, prowadzę gospodarstwo rolne wspólnie z mężem od 1989 roku. W tej chwili prowadzimy to gospodarstwo na takim poziomie, że mamy 8 hektarów sadu jabłoniowego i krzewów jagodowych. Postawiliśmy dofinansowania z Unii Europejskiej komorę chłodniczą i magazyn na skrzyniopalety. Obecnie prowadzimy konsorcjum Pola Smaku. Udało nam się napisać projekt, dzięki któremu zakupiliśmy i zmodernizowaliśmy budynek przeznaczony na pakowanie, przechowywanie naszych produktów oraz promowanie naszych produktów na lokalnych rynkach. Bardzo lubię pracować w gospodarstwie sadowniczym, daje mi to wiele radości. Przeprowadzamy aktualnie zbiory jabłek. No, czekaliśmy na ten moment cały rok. Pracowaliśmy ciężko, żeby uzyskać odpowiednie plony wysokiej jakości, które będą zadowalały naszych odbiorców, naszych klientów. Chciałbym oczywiście zachęcić wszystkich, żeby kosztowali, próbowali to, co nasze, polskie. Nasze produkty są świetnej jakości. Wkładamy w to całe serce, żeby były jak najlepsze. No i myślę, że nie mamy się czego wstydzić. Życzę wszystkim takich pięknych jabłek i smacznego.